Połączyła ich troska o dziedzictwo ziemi tarnogórskiej. Było nas 17. Zawiązali organizację, by ratować, chronić i kreować. Ten społeczny ruch był tak mocny, że właściwie nikt nie pytał, kiedy, za co, za ile. Dzięki nim powstała sztolnia, kopalnia i skansen. To opanowali przewodnicy perfekcyjni. Lecz to nie koniec. Działają dalej. To dzięki nim o Tarnowskich Górach dowiedział się cały świat. Adopted as amended. Chcieliśmy powiedzieć światu, że to, co działo się w Tarnowskich Górach, w przedsionkach dziejów, miało wpływ na rozwój ludzkości.